Twój typ na walkę Kanigan, Adamek, Gołota, Astin, no i najprawdopodobniej Włodarczyk Fragomeni. Zacznę od Tomka Adamka. Naprawdę będzie to bardzo ciekawa walka dwóch techników. Solidność Tomka, podejście pełno stuprocentowe profesjonalisty. Cunningham no jednak jest zawodnikiem niewygodnym, również technicznie bardzo dobrze wyszkolonym. Typ Adamek. Wiadomo, kolega z juniorskich, z amatorskich i później również żeśmy, no, kolega typuje zwycięstwo Tomka, jakby nie patrzeć na punkty lub w końcowych rundach, że wygra przed czasem. Andrzej Gołota również jest moim typem i wierzę w niego, że przy różnej recenzji, którą dają po prostu promotorowi Donald Kingowi, że jest taki i owaki, aczkolwiek wydaje mu się, że ma może King alergię na Polaków, ale Andrzejowi Gołocie na pewno pomoże w dużym kroku, żeby mu nawet zrobić z niego czempiona naprawdę, na zakończenie jego, podkreślenie jego kariery. To jest jego sprawa honoru. Jeśli chodzi o Krzysia Włodarczyka, również typuję jego, aczkolwiek wolałbym, żeby tą walkę wygrał tak naprawdę Kraj. Fragomeni będzie dla niego trudniejszym zawodnikiem. Znam go, widziałem go i wielokrotnie go obserwowałem na turniejach amatorskich, na Mistrzostwach Europy. On od samego początku już był przygotowany, zawsze z trenerem Oliwą. Już ten styl zawodowy już łapał tak naprawdę w karierze amatorskiej, ale większą górą tutaj będzie na pewno Krzyśka psychika, a Fragomeniego. Fragomeni na pewno ma o wiele słabszą psychikę i tutaj będzie zależne ciśnienie, psychika. Krzysiek ma czym uderzyć, także jak będzie dobrze przygotowana, na pewno będzie, bo postawi wszystko na jedną kartę. Także też typ jak najbardziej dla Krzysia Włodarczyka. Ostatnio sparowałeś z Sebastianem Sylwestrem, mistrz Europy, wiemy oczywiście. Jak przebiegały te sparingi? Bardzo pozytywnie. Tak naprawdę już wcześniej miałem w marcu sparingi z Arturem Abrahamem i Sebastianem Sylwestrem. Tam poszło bardzo, sparing to nie jest walka, aczkolwiek no właśnie to mnie jeszcze bardziej motywuje i nie odchodzę od tego sportu, bo jakby nie patrzeć, w pewnym momencie była dla mnie to recepta na życie, również te sparingi i podtrzymywanie, poza tym, że formy to również zarobienie pieniążków na życie, gdzie mam rodzinę, którą bardzo kocham i na pewno jestem głową rodziny, gdzie muszę zapewnić im minimalny choćby nawet byt. W tych sparingach no naprawdę wychodziło to całkiem dobrze, niedosyt jest właśnie to, i gorzka pigułka, noce nieprzespane, że nawet nie mam takiego promotora właśnie jak oni, którzy są po prostu poparci wielką, dużymi plecami. No, nieraz szczęściu trzeba pomóc. Mnie szczęście takie akurat może nie przytrafiło się, ale jeszcze czas pokaże. Wierzę w to, że jeszcze coś może się wydarzyć i czy choćby kolejna szansa, jakby choćby z Dominikiem Spadą może znowu, czy z jakimkolwiek innym zawodnikiem, bo podejrzewam, że taki promotorzy na zachodnim rynku, nie mając promotora, może będą mnie bardziej lekceważyć, aczkolwiek wielokrotnie jak jeździłem na sparingi, nie odkrywałem się w 100%, boksowałem asekuracyjnie, aczkolwiek tak, żeby to sparing był też wyciągnąć coś dla siebie, a nie dla nich, także nigdy nie przyjeżdżałem, jakieś porozbijane zapraszają mnie, aczkolwiek za często też mnie nie chcą zapraszać, o czymś to też świadczy. No i tyle, no naprawdę, no. Przy jakbym miał promotora takiego formatu jak Zaveland czy Cole, no, mogło to by być całkowicie w inną stronę. Twój typ na walkę Zegan, Snarski, wiemy, że Maciek Zegan, tak jak ty, miał problemy z promotorem Donem Kingiem. Twój typ na tę walkę i czy twoje problemy z Kingiem już skończyły się na dobre i powiedzmy uwolniłeś się od tego promotora? Ja bym tutaj jeszcze raz podkreślił, nie robię jakiejś niewoli odnośnie Kinga. Ja nie mam pretensji do tego promotora, bo promotor robił swoje, a ludzie, menadżerowie mieli robić swoje pośrednicy. Także no, nie obwiniajmy Don Kinga, że tutaj, bo to nie byłby problemem dla niego zorganizowania mi walki. No przecież no, to był jego interes i tak dalej.
Każdy zawodnik w Ameryce, w Stanach ma swojego menadżera, przedstawiciela i to wszystko. No, u mnie tutaj były niedomówienia, jakoś tak to wyglądało, no nie wiem, no, inny miałem przekaz, inaczej to wyglądało, ale mówię tak jak było, minęło, nie powtarzam. Snarski Zegan, ten kto będzie lepiej przygotowany, ten kto więcej potów wyleje na sali i oni obaj wiedzą i ten wygra na pewno. Jak i jeden, tak i drugi nie ma nic do stracenia. Mi się wydaje, że więcej ma Maciek do stracenia niż Snarski i na pewno postawi wszystko na jedną kartę Darek. A typ, zobaczymy, emocje trzymają Zenitu 50 na 50. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Mariusz Cendrowski, mistrz BBU International. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców.